Witam Was bardzo serdecznie w serialowym rozkładzie jazdy na listopad 2019. Listopad to jest ten miesiąc, kiedy wchodzą na rynek dwie nowe platformy VOD, Apple TV Plus oraz Disney Plus. I to oznacza, że będziemy mieli jeszcze więcej do oglądania. Oczywiście oznacza też, że będziemy mieli większą konkurencję na rynku, czyli w sumie jesteśmy wygrani. Ale chciałam w tym momencie z miejsca zaznaczyć, że ja już kapituluję. Nie ma takiej fizycznej możliwości, żebyśmy obejrzeli wszystko. Po prostu jest tego absolutnie za dużo. Tutaj oczywiście bardzo przydaje się selekcja, czyli takie zestawienia jak choćby serialowy rozkład jazdy. No ale też nie jestem w stanie Wam obiecać, że nasza pełna lista premier i powrotów będzie pełna. Więc jeżeli jakiegokolwiek tytułu zabraknie, no to po prostu piszcie w komentarzach, a my postaramy się uzupełniać na bieżąco. A teraz przejdźmy już do naszych typów, czyli tych 10 najważniejszych premier i 10 uzupełniających. A typowy sezon trzeci, premiera 1 listopada, Netflix. W chwili, kiedy to nagrywamy na Netflixie, jest już dostępny ten trzeci 10-odcinkowy nowy sezon Atypowego i muszę przyznać, że jest dobrze. Przez ostatnie lata ta niepozorna komedia o nastoletnim atypowym Samie, jego rodzinie i przyjaciołach zjednała sobie grono oddanych fanów, a także przychylność krytyków, którzy chwalą serial za wrażliwość, z jaką ukazane jest życie z autyzmem oraz życie z osobą z autyzmem, szczególnie jeśli jest ona nastolatkiem. W trzecim sezonie ten nastolatek powoli wchodzi w dorosłość i robi się jeszcze ciekawiej. The Morning Show. Nowość. Premiera 1 listopada. Apple TV Plus. Trzeba przyznać, że nowa filmowo-serialowa platforma Apple zaczyna od mocnego wejścia. 1 listopada zadebiutowało na niej kilka seriali. Ja oczywiście wszystkich nie widziałam. Natomiast muszę przyznać, że The Morning Show to jest rzecz świetna. Wyprodukowany przez Jennifer Aniston i Reese Witherspoon serial to niezwykle dynamiczna opowieść o kulisach mediów, a konkretnie jednego z najlepiej oglądanych pasm telewizji śniadaniowych w USA. Z fantastyczną obsadą, bo oprócz Aniston i Witherspoon gra tam również Steve Carell. Jeśli lubicie Sukcesję, Newsroom, The Loudest Voice, musicie to zobaczyć. Żmijowisko, nowość, premiera 3 listopada, Canal+. A teraz coś z Polski. 2 lata po premierze drugiego sezonu Belfra, Canal+ powraca z kolejną kryminalną produkcją dla szerszej widowni. Oraz z nadzieją, że powtórzy tamten komercyjny sukces. Reżyserem Żmijowiska jest Łukasz Palkowski, który pracował również nad Belfrem. Scenariusz z kolei oparto na podstawie popularnej powieści Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem. Chmielarz jest również współautorem scenariusza wraz z Daną Łukasińską. W rolach głównych wystąpili m.in. Paweł Domagała, Agnieszka Żulewska, Cezary Pazura i Marta Malikowska. His Dark Materials, czyli Mroczne Materie, nowość, premiera 4 listopada, HBO Go. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale mam wrażenie, że po latach prób i eksperymentów HBO ma wreszcie kandydata na sukcesora Gry o Tron. I w sumie ma to sens, bo scenariusz oparto na jednej z najpopularniejszych trylogii fantastycznych ostatnich lat autorstwa Filipa Pullmana. Póki co, po 4 odcinkach mogę powiedzieć, że jest to niezwykła i nakręcona z ogromnym rozmachem przygodowa saga, od której trudno się oderwać. W serialu, którego pierwszy sezon składa się z 10 odcinków, występuje mnóstwo gwiazd, w tym m.in. James McAvoy oraz Ruth Wilson. Oczywiście już wkrótce recenzja na kanale. The End of the Fucking World, sezon 2, premiera 5 listopada, Netflix. Miał być miniserialem, a dostał drugi sezon. W ostatnim czasie mieliśmy już kilka takich przypadków i niestety, muszę to z żalem powiedzieć, nie wszystkie okazały się udane. W przypadku The End of the Fucking World będzie o tyle trudniej, że pierwszy sezon nie potrzebował kontynuacji. Na dodatek kończył się nie do końca potwierdzoną śmiercią bohatera wraz z materiałem źródłowym, czyli komiksem Charlesa Forsmana. Nowy sezon będzie miał 8 odcinków i opowie ciąg dalszej historii, w której pojawi się nowa, ważna bohaterka. Wygląda też na to, że twórcy nie próbowali reanimować nikogo na siłę, tylko dopisali gorzki ciąg dalszy i oby się udało. Rick and Morty, sezon 4, premiera 10 listopada, Adult Swim. Spieszmy się doceniać dobre animacje dla dorosłych, tak rzadko powracają z nowymi sezonami i wiedzą to bardzo dobrze panie i fanki Rick and Morty,
którzy na kolejny, czwarty sezon swojego ulubionego serialu musieli czekać od października 2017 roku. Wynikło to z przedłużających się negocjacji, jakie twórcy serialu Dan Harmon i Justin Roiland prowadzili ze stacją Adult Swim. Ostatecznie jednak opłaciło się, bo dzięki temu Rick and Morty ma zapewnione łącznie 70 nowych odcinków, czyli pewnie wliczając ten od 5 do 7 sezonów, bo nie wiadomo jak będą podzielone. Póki co nie wiadomo kiedy serial pojawi się na Netflix. The Mandalorian. Nowość. Premiera 12 listopada. Disney Plus. Nie wiem, czy jest jeszcze sens przedstawiać dokładnie serial, na który czekają chyba wszyscy. Osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen, Mandalorian jest z jednej strony jednym z największych wydarzeń serialowych 2019 roku, z drugiej strony wyznacza początek, start platformy Disney Plus, na którą również wszyscy bardzo czekają. Póki co Disney Plus nie będzie raczej dostępny w Polsce, nie wiemy również czy The Mandalorian, czyli po prostu Mandalorianin, będzie legalnie dostępny na którejś z polskich platform, ale chodzą słuchy, że był tłumaczony na język polski. Miejmy więc nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać. The Toys That Made Us, sezon trzeci, premiera 15 listopada, Netflix. Jeśli lubicie zabawki, no to musicie znać ten serial dokumentalny, który przybliża nam historię powstania i popularności najsłynniejszych, najbardziej kultowych zabawek świata. Stworzony przez Briana Folks-Wise'a serial dokumentalny do tej pory opowiedział nam o Barbie, He-Manie, G.I. Joe, Transformersach, klockach Lego czy Hello Kitty. W trzecim czteroodcinkowym sezonie skupi się na fenomenie Power Rangers, wrestlingu, My Little Pony oraz wojowniczych żółwi ninja. Ale to nie wszystko, bo na tegorocznym Comic-Conie w San Diego ogłoszono spin-off serii zatytułowany The Movies That Made Us, który zadebiutuje już wkrótce. The Crown, sezon trzeci, premiera 17 listopada, Netflix. Biograficzny serial opowiadający o życiu królowej brytyjskiej Elżbiety II od pierwszego sezonu uważany był za bardzo udany. Chwalono go za rozmach realizacyjny, za świetny scenariusz. Chwalono go też za aktorstwo. Zwłaszcza Claire Foy, Matta Smitha oraz Vanessa Kirby za rolę Elżbiety, Filipa i Małgorzaty. Po dwóch sezonach przyszedł jednak czas na zmianę składu aktorskiego. Claire Foy zastąpiła nagrodzona Oscarem Olivia Colman, w Filipa wcielił się Tobias Menzies, a w księżniczkę Małgorzatę Helena Bonham Carter. Jako że widziałam już cały nowy sezon, powiem Wam tak, bardzo lubiłam poprzednią obsadę, ale nowy sezon daje The Crown nowe życie i jest co najmniej o poziom lepszy. Recenzja oczywiście już wkrótce na kanale. Servant. Nowość. Premiera 28 listopada, Apple TV+. Apple TV zadebiutowało 1 listopada od razu z kilkoma nowymi serialami, przy czym liczenie na to, że platforma będzie, tak jak Netflix, aktualizowała swoją ofertę o kilka nowości tygodniowo, jest mocno na wyrost, co nie zmienia faktu, że kilka premier zostawiono na koniec miesiąca. Jedną z nich jest horror autorstwa specjalisty od mrocznych historii z twistem M. Night Shyamalana, który tym razem nakręcił serial o młodym małżeństwie z Filadelfii, które w wyniku tragedii odsuwa się od siebie, co z kolei sprawia, że w ich domu zaczyna dziać się coś niewytłumaczalnego. W rolach głównych pojawiał się Lauren Ambrose, Toby Cable i Rupert Grint. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. Poza tym w listopadzie startują Jack Ryan, sezon drugi, premiera 1 listopada. For All Mankind, nowość, premiera 1 listopada. Britannia, sezon drugi, premiera 7 listopada. Shameless, sezon 10, premiera 10 listopada. High School Musical, The Series, premiera 12 listopada. The Man in the High Castle, sezon 4, premiera 16 listopada. The Sleepers, czyli Nieświadomi, nowość, premiera 17 listopada. Ray Donovan, sezon 7, premiera 18 listopada. Umbre, sezon 3, premiera 20 listopada. The Accident, nowość, miniserial, premiera 22 listopada. No i tradycyjnie to już cała nasza lista. Jak mówiłam, w opisie znajdziecie więcej tytułów, ale jak również mówiłam, to nie wszystkie. Więc jeżeli czegokolwiek brakuje, to koniecznie piszcie w komentarzach. My będziemy się starali uzupełniać na bieżąco. Ciekawa jestem, czy są w listopadzie jakieś seriale, na które czekacie.
Grudzień zapowiada się równie emocjonująco. Ja jestem też ciekawa, jak to będzie w końcu z tym Mandalorianinem, czy będziemy mieli do niego dostęp od razu, czy będziemy musieli niestety trochę jeszcze poczekać, ale wszystko okaże się w najbliższych dniach. Także tyle od nas. Jeżeli się podobało, to koniecznie dajcie lajka, podzielcie się tym wideo, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na naszego Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w następnym seriot.